Jean de la Fontaine. Najpiękniejsze baśnie. Czyta Barbara Dlaga. Niedźwiedzia skóra. Dwóch podróżujących przyjaciół zatrzymało się w połowie drogi na odpoczynek w karczmie. Stali bywalcy dyskutowali tam z ożywieniem o spustoszeniach powodowanych przez niedźwiedzia, który niszczył ogrody i pola uprawne, straszył krowy i owce. Dwóch podróżnych wtrąciło się do rozmowy. Czy we wszystkich tych opowieściach nie ma czasem odrobiny przesady? Ależ nie! Niedźwiedź jest naprawdę olbrzymi i ma wspaniałe lśniące i gęste futro, którym można by podszyć nie jeden, a nawet dwa płaszcze. To cenne futro w takim razie! Wykrzyknęli chórem dwaj podróżni. Tak cenne, że gotów byłbym zapłacić za nie nawet 10 złotych talarów, stwierdził karczmarz. Interes ubity, gospodarzu! Jutro będziecie mieli futro! Przygotujcie pieniądze, oznajmili dwaj przyjaciele. Następnego ranka o świcie przygodni myśliwi wyruszyli i zagłębili się w gęsty las, gdzie niedźwiedź miał swoją norę. Wreszcie go znaleźli. Cóż to był za straszliwy zwierz? Miał ogromne jak góra cielsko, pokryte czarnym włosem, długim i lśniącym, ogniste oczy i zęby ostre jak sztylety. Zapomniawszy o swoich ambitnych planach, dwaj przyjaciele rzucili się do ucieczki. Jeden z nich, młodszy i zwinniejszy, zdołał wspiąć się na drzewo. Drugi padł na ziemię i leżał nieruchomo, nie oddychając i nie ruszając się, z zaciśniętymi oczami. Słyszał bowiem, że niedźwiedzie nie ruszają umarłych i miał nadzieję, że uda mu się oszukać prześladowcę. Udało mu się. Niedźwiedź podszedł, powąchał nieruchome ciało, głowę, obszedł go dookoła 2 lub 3 razy. Potem odwrócił się i oddalił truchtem. Kiedy tylko niebezpieczeństwo minęło, ten z niedoszłych myśliwych, który schronił się na drzewie, zszedł i podbiegł do przyjaciela. Udało nam się, tylko cudem ocaleliśmy. Oj tak, wymamrotał drugi, podnosząc się z ziemi i otrzepując ubranie. Kiedy niedźwiedź cię obwąchiwał, z pyskiem tuż obok twojego ucha, wydawało mi się, że coś do ciebie szeptał, ale musiałem się oczywiście pomylić. Nie pomyliłeś się. Niedźwiedź powiedział mi, że nie należy nigdy sprzedawać skóry, zanim jej się nie zdobędzie. Minąwszy bokiem karczmę, zawstydzeni przyjaciele podjęli przerwaną podróż. Jeśli podobają Ci się moje audiobooki, bardzo proszę o subskrypcję oraz pozostawienie łapek w górę.